Motoświat. Kanał tworzony z pasją. Cześć moi drodzy, ja jestem Andrzej, to jest kanał Motoświat. Witamy Was w świecie przyczepek kempingowych, ale właśnie, nie tylko kempingowych, bo czasem mamy też i inne zlecenia. Dzisiaj akurat robimy przyczepkę towarową. Właśnie wjechała tutaj na warsztat. Będziemy wymieniać w niej przede wszystkim podłogę. To jest must have, ponieważ jak widzicie, ona już swoje przeżyła. I dodatkowo tutaj burta już nie trzyma się na zawiasach. To już wszystko przerdzewiało, więc to też będziemy naprawiać. Roznitujemy to, damy prawdopodobnie śrubę albo nie, to jeszcze zobaczymy. No ale na pewno nie zostawimy tego w ten sposób, bo teraz jest to no, niefunkcjonalne i niebezpieczne. Zobaczcie, jedna niewiadówka, druga niewiadówka, trzecia niewiadówka, tutaj troszeczkę większa. I tu kolejna niewiadówka. No i ta towarowa. Więc dzisiejszy odcinek będzie o tej towarowej. Zobaczycie sobie, jak wymieniamy w niej podłogę. No i ogólnie, jak pracujemy przy niej, żeby doprowadzić ją do jakiegoś fajnego stanu. Miłego oglądania. Udało nam się już poskładać tą przyczepkę. Główna praca, czyli wymiana podłogi. Zobaczcie, jak ona wyglądała. Była ona też dosyć cienka, więc ta przyczepka już nie była taka sztywna, jak być powinna. Teraz jest taka towarowa sklejka tutaj dana, zabezpieczona. 18. 18, dobrze, że mówisz. No i ta podłoga została wymieniona. Jak zdjęliśmy podłogę, okazało się, że tam gdzieniegdzie ramy trzeba było przeszlifować, zabezpieczyć. Tak, żeby to już troszeczkę podziałało. Nie jest to jakaś pełna odbudowa przyczepki do stanu salonowego, bo to nie o to chodziło, tylko chodziło o to, żeby po prostu dalej spełniała swoją funkcję. Tam, gdzie trzeba było, to właśnie poczyściliśmy, wymieniliśmy wszystkie śruby zamkowe. Burty też zostały przekręcone. No i co? No i tak to teraz się prezentuje. Myślę, że dalej jest użyteczna ta przyczepka. Zawiasy też zostały poprawione. No i tak zabezpieczone hamerajdem, żeby po prostu to nie koliło w oczy, bo były bardzo podziewiały. Ale teraz przyczepka już jest sprawna. Tak jeszcze wygląda pod spodem. Oś też zabezpieczyliśmy. Tam, gdzie trzeba było, dołożyliśmy podkładki większe. W ogóle w jednym miejscu tam, widzicie ten trójkąt,
trapez. Nie było jednej śruby w ogóle, więc też daliśmy, tak żeby to było wzmocnione. No i ogólnie ta przyczepka teraz myślę, że o, tutaj widać, że była zabezpieczona. Posłuży jeszcze na pewno kilka lat, bo ta podłoga naprawdę usztywniła ją bardzo mocno. Bo można powiedzieć, że ta podłoga jest tak naprawdę konstrukcją tej przyczepki. Bo jak zdjęliśmy tą podłogę, to ta przyczepka była taka dosyć wiotka. No, taka szybka naprawa, taki dodatkowy odcineczek dla Was, nieplanowany. Dajcie znać, jak Wam się spodobała, jak Wam się podoba ten odcineczek, ta praca, a my idziemy do dalszych prac przy składaniu ramy do Enki, bo rama już wróciła z ocynku, ale to zobaczycie w odcinku z Enki. No i co? Na tym zakończam ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek. A jeżeli jesteście zainteresowani remontem przyczepek, campervanów, czy nawet takich towarowych, to zapraszamy do kontaktu. Link macie w opisie pod filmem. No i co? A my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć!